Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim, iskrowym. Dzisiaj chciałabym zacząć troszkę inaczej. Chciałabym Wam powiedzieć, że koń to indywidualność. Koń tak samo odczuwa ból, tak samo fizyczny, jak i psychiczny. Koń nie powie nam, że go coś boli. Koń może nam zaprezentować swoim zachowaniem, osowiałością lub nerwowością, lub bronieniem się przed osiodłaniem, lub bronieniem się przed podciągnięciem popręgu, lub wiele innych symptomów jest, które koń okazuje swoje niezadowolenie lub najprościej mówiąc ból. Gościliśmy w naszej stadninie wspaniałą postać, panią Monikę Tołkacz-Paszkiewicz, która jest fizjoterapeutą z prawdziwego zdarzenia. Pokazywała, szkoliła i uświadamiała, jak ważne jest dbanie o ciało konia. I chciałabym Wam zaprezentować, co się wydarzyło przez te dwa intensywne dni. Pierwsze godziny, które spędziliśmy z panią Moniką Tołkacz, były to wykłady, były to prezentacje, była to mocna dawka wiedzy z fizjoterapii, z biomechaniki ruchu koni, która uświadamiała jeźdźców, jaki ogromny wpływ mamy na ciało konia, jaki mamy wpływ poprzez trening i mądre prowadzenie konia. Potem przeszliśmy oczywiście na część praktyczną, przenieśliśmy się na halę, wzięliśmy koniki i zaczęliśmy robić te cudowne rzeczy, które właśnie Wam zaprezentuję. Coś się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o nogi, tak? Palpacyjnie, słuchajcie, wzdłuż tutaj śródręcza czy tam nadpęcia, wzdłuż kości rysikowych, ja zaraz tam podejdę, po prostu tak lekko dociskacie, możecie lekko przesuwać. Najważniejsze, patrzycie, czy nie ma jakiegoś obrzęku i czy jest jakaś reakcja bólowa. OK. Potem będziemy doginać nadgarstek. No ja muszę się ustawić w tej pozycji w takiej najprościej. Czyli zamykamy nadgarstek, tak? Domykamy do przedramienia. I słuchajcie, sprawdzamy. No do cholery. Sprawdzamy, jak się zgina nam palec, tak? Czy jest dobra ruchomość, czy jest jakaś reakcja bólowa. OK. Jak ta noga nam tutaj chodzi, tak? Przywodzenie, odwodzenie. Jaki mamy zakres ruchu? Żeby równowagi nie tracił. Czyli bierzemy nóżkę i słuchajcie, będziemy opuszczać łopatkę do dołu i do tyłu, czyli tak jakby do tej fazy odepchnięcia, tak? Do tej pozycji. Chwytacie sobie tutaj za staw pęcinowy, nawet możecie trochę wyżej, nie, najlepiej tu za staw pęcinowy. Drugą rękę kładziecie na nadgarstek i jednocześnie troszeczkę cofając do tyłu opuszczacie i patrzycie, gdzie ta noga chce spaść. Ona spadnie nam tutaj. Super. Dobra, zabrał. OK, jeszcze raz. Troszeczkę bliżej. OK. I chwilę w tej pozycji niech sobie stoi. Troszeczkę można dać mu dłuższy uwiąz. O. Pani Monika powtarzała niejednokrotnie, jeśli chodziło o trening konia i właśnie dbałość o jego ciało potreningowe, że nie możemy wkładać w ramy czasowe każdego konia, tak? Nie możemy skupiać się na ustawieniu szyi, bo każdy koń musi mieć w danym miejscu szyję. Nie. Poprzez trening musimy mieć wypracowany timing, bo pierwsza minuta, piąta minuta, dziesiąta minuta może zupełnie inaczej
już wpływać na konia, na jego ciało. I potem, jak staliśmy na hali i robiliśmy te wszystkie ćwiczenia, które pani Monika nam zaprezentowała, pokazało, jak naprawdę jest to wspaniałe i jak niewiele trzeba naprawdę, żeby konia rozluźnić, pomóc mu pozbyć się napięć, które spowodowaliśmy treningiem, czy napięć, które spowodowane były intensywną jazdą w terenie, obojętnie od czego to było. Ale możemy świadomie naprawdę pomagać na co dzień swojemu koniowi, by rozładować jego napięcia i dbać o jego całe ciało. I Monika bardzo chciała nam to uzmysłowić, chciała pokazać, jak naprawdę możemy koniowi pomóc. Moi drodzy, to na tyle. Jestem zafascynowana pracą taką fizjoterapeutyczną z końmi, stretchingiem, pracą, która pomaga usprawniać ciało z ziemi, usprawniać i pomagać rozluźniać to ciało. Pani Monika z nami regularnie współpracuje z naszą stadniną, jest raz w miesiącu do naszych koników i pomaga im dochodzić do pełnej sprawności lub pomaga im rozładować właśnie napięcia, które są spowodowane treningiem. Tak samo ludzie muszą o siebie dbać, tak samo musimy dbać o konie. Cieszy mnie to, że zwiększa się ta świadomość, że ludzie zaczynają naprawdę o tym myśleć, że to nie jest tak, że tylko zarzucamy siodło, jeździmy, zsiadamy, wypuszczamy konia na padok i zapominamy o nim. Ważne jest to, by fizjoterapia, stretching, dbanie o ich mięśnie, ciało całe było priorytetem każdego jeźdźca. Moi drodzy, ja się żegnam. Mam nadzieję, że następne szkolenia będą tak samo tłumnie obsadzone w ludzi, którzy chcą naprawdę umieć, wiedzieć i chcą pomóc swoim koniom.